Prowadzimy wywiad z komendantem policji Grzegorzem Śrekiem sławnie i zadajemy mu parę pytań na temat naszego filmu. Czy w Sławnie zdarzył się taki przypadek? Masz na myśli tutaj sytuację, gdzie mamy do czynienia ze stalkingiem? Tak, właśnie. Mieliśmy kilka takich zgłoszeń. Mieszkańcy Sławna zgłaszali się do nas, informując nas o tym, że są ofiarami właśnie stalkingu i prosili nas o pomoc. A jak sobie radzić wtedy z takiego typu stalkerami i hakerami? Należy przede wszystkim zaprzestać jakiejkolwiek komunikacji z tą osobą. Jeżeli jest to możliwe, nie odczytywać tych wiadomości, no i oczywiście zgłosić się na policję. Dobrze. Gdy zauważymy coś innego, coś podobnego u innej osoby, jak jej pomóc? Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie podejrzewam, że osoba jest ofiarą stalkingu, należy się przede wszystkim zainteresować tą osobą, przyczyną jej zachowania i próbować rozwikłać sytuację, która ją dotyczy. Należy na pewno powiadomić osoby starsze, rodziców, opiekunów, wychowawców czy też nauczycieli i poinformować, że taka sytuacja ma miejsce, iż osoba jest nękana i uporczywie prześladowana przez stalkera. Czy mógłby Pan jeszcze dodać coś od siebie na tego typu zdarzenie? Przestępstwo stalkingu jest nowym przestępstwem, od niedawna funkcjonującym. Było to wywołane przede wszystkim rozwojem technologicznym, czyli siecią telefonii komórkowej, internetu, który jest nie tylko dla nas korzystny i dobrym narzędziem do pracy i nauki, jednakże też jest wykorzystywany do przestępstw. Dlatego też tutaj jako policja chcielibyśmy przestrzec wszystkich, aby nie wykorzystywali tego narzędzia do nękania, uporczywego prześladowania innych osób, gdyż za to może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w momencie, kiedy osoba pokrzywdzona, czyli ofiara, targnie się na swoje życie, może nawet osoba odpowiadać do 10 lat pozbawienia wolności. Dobrze, dziękujemy za wywiad. To było na tyle. Do widzenia. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.